Hej ekipa, witam was w studiu. Witam was w Chocolate Factory Simulator. Jest to bardzo przyjemne demko o robieniu słodkości, czyli najlepszego z najlepszych słodkiej czekolady i czekoladopochodnych elementów. Ciekawe demko, ciekawy symulator, zwłaszcza że mamy tutaj klimat w 100% steampunkowy. Rury, para, zeppeliny, słuchajcie, wszystko pode mnie, pod moje klimaty. Ta gra, mogę stwierdzić, że jest zrobiona dla mnie, specjalnie dla mnie i pode mnie, więc tak naprawdę ja już patrząc na ekran startowy widzę zębatki, już mi jest dobrze. A jeżeli do tego dorzucimy czekoladę i gdzieś tam buchającą parę, to będę po prostu w niebo wzięty. Ale czy na pewno? Pora się przekonać. Zacznijmy w takim razie rozgrywkę. Jak widzicie, też gra ma swój polski akcent, polskie studio wykonuje tą grę. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale jeżeli jest język polski, to już jest naprawdę, słuchajcie, super. Jak widzicie, tutaj małego smurfa, który ledwo wystaje mi tutaj spod kamery, bo on też nie mógł sobie odpuścić, bo co słodkie, to oczywiście on. Dobra, zaczynamy, słuchajcie, zaczynamy naszą przygodę. Nowe wydarzenie w świecie. Witam w manufakturze czekolady. Witaj w swojej własnej manufakturze czekolady. Twórz pyszne słodkości z różnych wymyślnych wzorach. Sprzedawaj je klientom, za których każdy ma swój własny gust i wymagania. Rozwijaj swój warsztat i stań się marką znaną na każdym statku powietrznym. No i dobrze. No i dobrze. Twoja książka jest bardzo ważna. Ta książka przechowuje wszystkie kluczowe informacje o twoim rzemiośle, receptury, stan magazynu, sklep i tak dalej. Jeśli to centrum dowodzenia dla całej manufaktury. Telefon do przyjmowania zamówień. No dobra, czyli mamy podnieść książkę, zobaczyć co w tej książce świeci, co tu mamy. No faktycznie mamy My Factory, więc mamy nasze miejsca w rankingu, 30 punktów, fundusze, wszystko mamy, magazyn. Co mamy w magazynie? Jakiś klucz, moduł komunikacji dla robota, ciekawie, torba cukru i tak dalej, tak dalej. Worek węgla, o, mogę sobie przynieść tutaj, przynieść do mnie, ciekawe. Zamówienia, mogę sobie jakieś składać zamówienia. W sklepie mamy takie to rzeczy, mogę sobie kupić. Wydarzenia, kakaowe boom. Dobre warunki na polach kakaowców, zaowocowały ogromnymi zbiorami. Rolnicy postawili sprzedawać kakao w niższych cenach. No i super, dobra informacja dla nas. A to jakiś czas od namordnicza? Nie wiem. Przepisy, słuchajcie, mamy jakieś przepisy. Czekolada gorzka, jakiś oblicz? Co to jest oblicz? Nie wiem. Czekolada biała, czekolada gorzka. Masa kakaowa, aha, czy tak jakbym coś miał tutaj robić, jakieś obliczenia? A, dobra, chyba to jest jakieś przeliczenie, jakbym chciał więcej tabliczek, rozumiem. No to nawet spoko, dziwne, że to w książce jest. Fajnie byłoby, gdyby to było jak na jakimś liczydle, na jakiejś maszynie. Przepisy mogłyby być w książce, ale jednak takie przeliczanie, to specjalna maszyna by się przydała. Statystyki tak samo, tutaj widzimy, o, para czekolada, praca na pełnych obrotach, Liga Narodowa, no, okej, okay, encyklopedia, pełną gębą, ogarnięte. I mamy pierwszy telefon, dzień dobry, ale zanim telefon, popatrzcie, no ładnie, ładnie. Tylko powiem tak, ja będę bardzo krytyczny w stosunku do każdej gry steampunkowej, bo mnie to nauczyło, że jednak trzeba więcej wymagać niż jest, choć przyznaję, no jest, jest potencjał, dużo fajnych rurek, lata, dużo, dużo pipe'ów. W każdym razie, słuchajcie, mogę tu coś otworzyć, nie? Tu nie, na razie nic, dobra, odbierzmy zamówienie. Halo, dzień dobry. Jak mogę? O, telefon. Witaj, czekoladniku. Właśnie wróciłem z baru do długiej podróży i mam ochotę na czekoladę. Czy możesz spojrzeć moją zachciankę? Czekolada, trudność łatwa, gorzka, utemperowana, skrystalizowana. Tabliczka, jakość podstawowa, waga w sumie ilościenna. No dobra, akceptujemy. A i tu ładnie jest opisane. No. Okej, okay, mamy to. Nougat. Nasz robot pomocniczy się nazywa Nougat. Super nazwa, jak na robota w fabryce czekolady. Żebyśmy tylko go nie wrzucili do miski, tak? Dobra, to rozumiem, że mamy iść w tym kierunku. Otwórz. I tu jest nasz magazyn. No dobra, w takim razie. Torba z kakao proszku. O, ale poczekajcie. Widzicie? Po najechaniu ten zębatki jak się fajnie rozwijają. Fajne, fajny pomysł, fajny koncept. Sam kiedyś myślałem o takich komunikatach podczas streamów, ale finalnie jakoś brakło mi finezji, żeby to ogarnąć. Dobra, w takim razie zabieramy worek. O, i okej, okay, bierzemy do rączki. Przesypywać, czyli mamy po prostu ustawienie intensywności. Nie ma problemu. Rozumiem, że na razie nie mam brać, teraz mam ciebie wziąć. Dobra, rozumiem, że bierzemy to do ekwipunku. Co tu jeszcze mamy? Cukier, torba cukru. Zabieramy, tutaj mamy to, mam to. Kurczę, wielkie to to. I teraz mam pododawać. I teraz w tym kierunku. Spoko, torba kakao. Rozumiem, że tutaj jakiś podgrzewacz, dobra. Tutaj mam coś wsypać. Wsyp.
I rozumiem, że myszką im bardziej wsypię. O, jak się ładnie animuje. No to powiem wam szczerze, spoko. 3 gramy, ile mam wsypać? 40 gram. To słuchajcie. Okej. Okay. Może jednak nie przesadzajmy, ale ładnie, ładna animacja. 38, 9, 40. Cyk, mamy to. Teraz masło kakaowe. Dobra. Też 40 gram. A ładnie, ładnie animuje. Nie powiem. 30. 38 i 40, pyk, mamy to. I trochę cukru, nie ma problemu, cukru bierzemy. Ile? 20 gram. No to szybko. Jak widzicie, każdy ma swoją animację, nie ma, że wszystko tak samo. Zmienia się także tekstura. Więc chyba nawet bym powiedział, że to nawet jest fajnie dopracowane. 20 gram, mamy to. Fantastycznie, znaczy trzeba by włączyć maszynę. A ja wziąłem już ten garnek, super. Włącz maszynę, a ja mam, wziąłem garnek, co z nim? Mogę go odstawić? Mogę. Okej, to odstawiamy. Podnieś torbę z węglem. To co, węglem będę jeszcze zasypywał? No ale dobra, weźmiemy. Jest jeden worek. Drugi worek. Trzeci worek. Mamy to. Maszybacz. Zasilanie, para. No dobra. Dobra. Nie myślałem, że w piekarni będę się też także tym zajmował. Ale w końcu to jest klimat steampunkowy. I nawet ładną maszynkę tutaj mam w piwnicy. O ile to piwnica. No powiem wam, ładnie. Ładnie symuluję, dobra. Otwieramy, wrzuć, raz. I co, jak mogę wrzucić? Aha, tak się wrzuca. Więc piątka, ciach. I szóstka. I wrzucamy, zamykamy. I teraz co, mam to odpalić? Czołg, przytrzymaj, pociągnij. I odpaliliśmy, zrobiło się ciepełko. Mogę otworzyć? Mogę w trakcie palenia, nice. No i ładnie, ciśnienie, paliwo. I nawet, słuchajcie, mamy polski napis, tutaj paliwo. Super, tutaj ładnie wszystko wskazuje. Ciśnienie, no małe ciśnienie, ale chyba jest wszystko w porządku. Wygląda chyba tak, podstaw, garnek na podgrzewaczu. Czyli teraz mam... Tu jest podgrzewacz, czyli zabieramy garnek. Rozumiem, że tutaj mam go postawić. I teraz uruchom podgrzewacz używając zaworu. Dobra. Okej, tu jest tempo. Ile mam mieć? 45, a 55, tak? Jak tam czekoladkę mamy? 20 stopni. Na razie. O, to się jakoś podgrzewa w jakimś tempie? No, jakieś ma tempo, dobra. Ile musimy mieć? Chcę mieć 40, a 55. Wiecie co? Weźmy, rozkręćmy to potężnie. To jednak miał tempo swoje. No i ładnie, i teraz działa. I mam tu szpatułkę. Rozumiem, że tą szpatułkę mam wziąć sobie. Dobra, jak tam? Temperatura? 25, no to jeszcze, aha, tylko widzicie, muszę tutaj pilnować tego. Ładnie podgrzewa. Ej, ale 31, okej, 32. Musimy pilnować, żeby faktycznie nie przegiąć z tym, żebyśmy nie przypalili, bo byłoby słabo. 37, 38, 39, słuchajcie, łapiemy za zawór i skręcamy to. Okej, mamy teraz tempo jakie? 41, 5. Okej, trzeba się przykręcić, wydaje mi się. Okej, teraz możemy spokojnie tutaj trzymać temperaturę. I szósteczką lecimy to. I mieszamy. Mieszamy, mieszamy. Hokus pokus, czarujemy. Ale mimo wszystko ładnie wygląda, że ta faktycznie jest taka tekstura, tak jakby szpatułka była zamieszana, a się włożona faktycznie do tego. Czekolady, dobra, jak to z tym mieszaniem, dawaj, zasuwaj, dawaj, Staniu, dawaj, mieszaj, oj, zębatka, słuchajcie, no wszystko, jak widzicie, postęp w zębatce, tu się animuje, więc spoko, 43 stopni mamy, więc ładnie, zobaczymy, czy się w ogóle tekstura zmieni, bo na razie nic z tego nie widzę, w trakcie, może się nie będzie zmieniać, może, a nie, jednak się zmieniła, przepraszam, zmieniło się, zabieramy, idealnie płynne, teraz mogę wyłączyć podgrzewacz, piąteczka, więc wyłączmy. Ma być wyłączony, tak? Już, pyk, zamknięte. Kształt czekolady. Znaczy, gdzie ten kształt mam wybrać? A, tutaj, dobra. Możemy tutaj wzórki. I wzorki mamy tutaj. No to mamy, użyj. Czekoladowy kostki, no to jakiś wybór nie ma. Ale szkoda, że nie mogę, słuchajcie, tutaj. Na przykład klikam sobie tu, coś przesuwam i jednak to jakoś animuje, tak? Fajnie by to było. Że nic jego tutaj, choć nie powiem. Okej, tutaj coś mam, jakieś koło. Okej, rozumiem tutaj. I tutaj rozumiem, że będę wlewał. No dobra, czyli mamy na razie tylko jeden wzór.
Syp. A to jest ile mamy? 100 gram. A to już wszystko. Ops, to jest dużo, za szybko. I mamy to. Super. Teraz mamy to zacisnąć. Okej, okay, ale fajnie się animują zębatki. Patrzcie, że tutaj jednak detal jest wykonany. Ktoś jednak siedział przy tym modelu ładnie. Widzicie, wszystko tutaj ładnie działa. Teraz mamy dźwignię pociągnąć. I co? Wyciska się? No i cacy. Praca się uruchamia. No ale właśnie, gdyby to troszkę było większe animacje, na przykład tutaj mogę coś poprzesuwać, to też nie byłoby wcale źle. Naprawdę, ja lubię takie elementy. Skoro symulator, no to symulujmy te działanie tak jak trzeba. Choć i tak mam, wydaje mi się, że to jest porządnie to rozwiązane. Dobra, mamy. No i proszę, piękne, piękne czekoladki nam wyskoczyły. Tabliczka czekolady, no i super. Czekolada gorzka, utemperowana, skrystalizowana. Ani jedno, ani drugie. To może jeszcze trzeba coś z tym zrobić. W każdym razie wyciągnij gotową prasę do czekolady. Już mam dekorować? Proszę bardzo. To co, mam, rozumiem, tu położyć, pakowanie, wybierz opakowanie, czyli jakiś wzór, proste pudełko, no to proszę bardzo. Czyli dużo tutaj się jednak nie napracujemy, ale jak są gotowe maszyny ku temu, proszę, pakowanie, elegancko. I już mamy, wspaniałe, mam tabliczkę czekolady gotową do pożarcia, więc ja bym, wspomniał wam, aż mi się ślinka pociekła, w sensie bym sobie taką tabliczkę wciągnął. No ale to najpierw trzeba zasłużyć, więc najpierw trzeba iść oddać krew. I dopiero wtedy, więc wiecie, to nie ma tak, że wszystko za darmożkę. Najpierw trzeba faktycznie zasłużyć. Rozumiem, że mamy teraz to wysłać, czyli otwieramy. No i pięknie. Na balkonie widzicie zeppelinów pełno, balonów. Dobrze. Co, ja mam sobie tutaj coś podziałać? Maszyna sprzedająca. Proszę bardzo, zamykamy. I guzik naciskamy. I co się stanie? O kurczę. No tego się, słuchajcie, nie spodziewałem. I rozumiem, że teraz nam coś przyleci i będziemy mogli pohandlować. Ja sobie rozejrzę się. No powiem wam szczerze, sympatycznie, klimatycznie. O, coś leci. Leci ktoś. Dzień dobry. Witam serdecznie. Rozumiem, że przechwytujecie moją paczkę. No to no, nowoczesna firma kurierska, tak? Zeppelin Inc. Albo Zeppelin Transport, Zeppelin Delivery. No to właśnie, taka gra, Zeppelin Delivery by był, super by było. I mamy podsumowanie, super. Ale widzicie, miała być temperowany i te... Więc trochę tak niedokładnie. Super, mamy to. Wzrosła o 5 do 50, twoja obecna reputacja, fajnie. Ale widzicie, miała być utemperowana, czy takie tym podobne. Nie wiem, dobra, tutaj musimy... A jest ten nugat. Jak widzicie, faktycznie mogę go zwolnić, proszę dźwiga sterującego. Chwilowo niedostępny. Aha, czyli nie mogę na razie go robota puścić. Czyli on sobie na razie tu stoi, ale trochę przypomina nam Wall-E'ego z krótkiego spięcia. Więc póki co bierzemy sami klucz osobiście. I każą nam ponaprawiać rzeczy. No dobrze, no dobrze. Nie ma nic tak fajnie. Trzeba ponaprawiać. Śruba użyj, dokręcanie. No to już, machamy. Raz i dwa, i raz i dwa, i raz i dwa. Dobra, trzeba szybciej trochę. Jednak będziemy tutaj do wieczora siedzieć. Dobra, mamy to. Mamy to, super. Pora na drugą śrubkę, proszę bardzo. O, ta to już bardziej była rozkręcona. Ciekawy jestem, jakbym tak nie dokręcił, to co? Maszyna by się finalnie rozleciała? Dobre pytanie, trzeba będzie kiedyś to sprawdzić. Może sprawdzimy to, słuchajcie, w pełnej wersji, jak nam będzie po drodze. Ale póki co... Póki co mamy... Już? A nie dokręcimy jeszcze? Poważnie? O, to się stało. Mocno skręciłem. I tu jeszcze jest jakaś jedna. Aż gdzieś tu. Tu. Jestem w stanie tu jakoś dostać. Okej, okay, tutaj mogę. A to kręcim, panie, kręcim. 93, fajnie, fajnie, 97. Okej, okay, mamy jeszcze gdzieś. A jeszcze tu, kurczę. Kto tu pracował, że tak śluba? Albo może takie mechanizmy słabe, że się tak wszystko porozkręcało. Wiecie, zrobienie jednej tabliczki tak rozkręca wszystko? Podejrzane. Mocno podejrzane, ale dobra, ogarniamy to. Już mamy. Zadanie wykonane, odłóżmy klucz, tam ktoś dzwoni, już. Moment! Moment! Panie, o tutaj. Mogę jakoś tu odłożyć to? Jak się tego pozbyć? Kurczę. No odłożysz to. Przydałby się taki, wiecie co, takie miejsce, gdzie faktycznie mogę składać. A tutaj jest jakaś
Moduł komunikacji dla robota. Fajne. Raz zobaczymy. Dobra, ktoś dzwoni. Halo, halo. Arthur S. Sawyer. Sawyer, no to chyba wiemy, o kogo chodzi, tak? Jedwabista, gładka, zmysłowa. Nie, muszą pisać czekoladę w mojej powieści, więc potrzebuję jej natychmiast. Ma być czekolada mleczna, tabliczka czekolady Migda 20 gram. No dobrze. Akceptujemy. Akceptujemy. Podnieś moździerz. O, słuchajcie, będziemy się bawić moździerzem. Podnosimy. Postaw moździerz. Użycie moździerza. Tu już mam opisane, fajnie. Dodaj do czekolady. Znaczy co, moździerz do czekolady mam rzucić? Dobra. Podstaw może przed dozownikiem migdałów. Migdały, migdały. A tutaj, dzień dobry, to rozumiem, że tutaj. Połóż. I jak mam sobie z tym radzić? Przytrzymaj, pociągnij. Nasyp migdały do moździerza, 20 gram. O kurczę, ale fajnie. No fajnie. Mamy to. 21. Oj, coś bardziej ekscytującego. Zumiejąc o swoje zdolności do podstawowych. I tutaj mam migdały. Co jeszcze są za zawory? Cynamon. Kawa. Banan. Banan, orzechy laskowe. Malina. Co to jest? Bo nie widzę. Makademia, kurczę, jakie fajne maszynki. I tu jeszcze mamy pistacje i do tego truskawki, ale to co, one się tak nie popsują? A może wiecie, pod ciśnieniem się jakoś nie psują? Dobra. Zabieramy. Użyj migdały do konsystencji drobna. Utrzyj. Podnieś, poleć robotowi. A mogę poleć robotowi? Ale, aha, nie mogę, bo w sumie tak, bo robot nic tutaj nie zrobi. Jak to teraz mogę użyć tego? Piątka. Rzuć, otwórz książkę. Okej. Okay. Dziwne, że się nie wysypało. Utrzyj migdały. Ale jak ja mam to teraz utrzeć? To jest dobre pytanie. Syp, mała okrągła miska. No raczej nie o to chodzi. Jak mogę teraz to użyć? Więcej informacji. Migdał, fajnie, ale ja chcę to... No i nie wiem. Powiem szczerze. To przecież po to mam, tak? No i co? A tu jest tłuczek, przepraszam, dobra. Dobrze, mogłem najechać, czyli faktycznie prawidłowo. Myk, 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 masujemy, masujemy, mieździemy, mieździemy, mieździemy. Choć w sumie gdyby ta animacja troszkę, że była bardziej, że w trakcie się to jakieś na przykład 3 albo 4 stany, to by może było bardziej realistyczne, bo takie wiecie, z jednego stanu wchodzi w drugi od razu. Mało realistyczne, mało, mało, ale nie. Liczę na to, że troszkę będzie jeszcze to wypolerowane, dopieszczone. Dobra, mamy utrzymaj konsystencja drobna, a jest grubsza, a to jeszcze. Czyli widzicie, jednak są stany, ale może nie aż tak. O, pomarańczowa to jest jeszcze. Tak, 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 jeszcze troszkę, jeszcze, jeszcze tak, damy radę? Damy radę? Jeszcze trochę. Dawaj, dawaj. I teraz jaki stan jest? Bo jej nie widzę. Halo? Średnia, czyli jeszcze drobna musi być. Jeszcze jeden stan. I będziemy mieć temat załatwiony. Ale widzicie, troszkę roboty jest przy tej czekoladzie. Nie powiem, że nie ma. Konsystencja ma być drobna, mleczna. No to będzie ciekawie. Czekolada mleczna. Zobaczmy, może mleko jeszcze będziemy mieć dostępne. O, w sumie byłoby ciekawe. Dobra, mamy to i mamy zadanie wykonane. Nikt nie żyje w brudzie. Użyj sypu na śmieci, aby pozbyć się pustych opakowań lub zawartości naczyń. Okej. Dodaj kakao do garnka, czyli mamy teraz tak. Podnieś. Migdały, dobra, ale to po kolei, poczekajcie. Najpierw kakao. A gdzie jest garnek? A tu jeszcze. Czwórka. Myk, garnek, pusty, ale ciekawe, czysty, nie ubrudził się, nie? Nie ma to jak to. Garnek, 23 gramy musimy wsypać. 8, 10, 21, 22, 23, mamy to. Dobra, teraz potrzeba nam masy kakaowej. Ile tego mamy wsypać? 23. Choć wiecie, to ten przepis fajnie, że podpowiada, ale gdyby ten przepis na przykład był na tablicy,
albo do książki trzeba by zajrzeć, trzeba by faktycznie większy taki może realizm z tego tytułu większą związany, ale w sumie z drugiej strony mogłoby być też ewentualnie kartka, na przykład tutaj mamy kartkę położoną i widzimy ten przepis na bieżąco. Taki, wiecie, akcenty realistyczne, tak, tutaj podrzucam, ale czy w sumie z drugiej strony by nie utrudniło nam to roboty? Ciężko powiedzieć, 21, 22, 23, mamy to, super, mleko w proszku, my nie mamy cukier, wrzucę cukier, chyba jak po kolei nie wrzucę, to będzie chyba nic takiego strasznego, co? Ile cukru? 17 gram. A ładnie sypię, 6, 7, 10, 12, 16 i 17, super. Czyli nie musi być po kolei, dobra, to przynajmniej tyle mnie pociesza. Weź sobie, wsyp sobie tutaj 20 gram. Jakbym przesadził już z ilością, widzę co, zrobimy eksperyment, w sobie wszystko. Ile mamy? To jest 21 gram, tak? A, więc co to nam... było 21, co za oszukaństwo? Ej no, czuję się oszukany, było 21, zjadło nam 1 gram. Mleko. Mleko. O, jaka fajna. Bańka z mlekiem. Mhm. Teraz zróbmy tu. I mamy 17 gram. Ale próbuję przelać. Oj, ale dziwnie, jakaś serwatka, słuchajcie, to się leje. Ale co? Ale da się więcej. No nie, dobra, słuchajcie, da się wszystko więcej. Trochę dałeś, może być niedobre. Nie, zobaczymy, zobaczymy. W każdym razie bierzemy to. Bierzemy w taki sposób. I teraz podnosimy. W garnku przygotowaliśmy 8 gram mlecznej czekolady. Na podgrzewacz. A i teraz pisze nam, pamiętaj o przepisach w książce. No, no właśnie, teraz zobaczymy my. Zamówienia, sklep, magazyn, strona główna, gdzie są przepisy, wydarzenie, przepisy, właśnie. Mleczna. Gorzka, mleczna, biała czekolada. Miała być mleczna. Biała czekolada, to gdzie jest mleczna? Tu zakładki żadnej nie ma. No nie ma. Widzicie co? W garnku przygotuj 80 gram mlecznej czekolady. Tylko jaka temperatura musi być? Oto pytanie. Tutaj nie mam. Oraz przyjrzymy. Strona główna, tutaj torba cukru, zamówienia, sklep mleczna. Wydarzenie, mleko drożeje. Hodowcy bydła strajkują przeciwko wyzyskowi. Ceny mleka mogą wzrosnąć nawet dwukrotnie. Ale widzicie, powtarzałem się wiadomości jakoś dziwnie. Aha, czy to będzie co ile nowa wiadomość przychodzi? Rozumiem. Gdzie tu mamy zamówienia? Typu zamówienie, typu produktu, migdał, podstawowe statystyki, kurde, przepisy. Masa kakaowa, czekolada gorzka. Biała czekolada, oblicz. Biała czekolada. Ale ja nie widzę innego przepisu. Encyklopedii, może w encyklopedii. Wyrzucanie śmieci, to jest tylko takie coś, to nie. I mamy, słuchajcie, temperaturę prawie taką, jaką przynajmniej mieliśmy poprzednio. Strzelam, słuchajcie, strzelam. Nie znalazłem żadnego przepisu w książce. Zobaczymy, co z tego wyniknie. 37, 38, 39. Jak będzie 39, to już chyba możemy sobie zmniejszyć temperaturę. Zmniejszmy tak naprawdę, o, tutaj będzie według mnie 40. Mamy 49, mamy szósteczkę i mieszamy, słuchajcie. Mieszam, zobaczymy, co z tego wyniknie. Czy to będzie się nadawało do spożycia, to się wyjdzie. Waga w sumie 105 gram. Nam wyszło, mamy zmienić 85, a ja mam 105. Co zrobię z nadmiarem? Dobre pytanie. To jest dobre pytanie, słuchajcie. W takim razie, co nam wyjdzie z tego? Ogarniemy to. Jeszcze troszkę pomieszamy i 42 stopnie. No to jest chyba ok. I mamy konsystencję. No i jednak się udało, słuchajcie. Teraz to trzeba zamknąć. Dziękuję, zabieramy. Czekolada mleczna. A to nie miała być mleczna? Przepisy. A to jest biała, no właśnie, miała być mleczna. Dobra, słuchajcie, przelej płyn. Forma do prasy. Aha, tu już mogę. To już mamy. A zróbmy większą. Aha, bo forma 100 gram. Zobaczymy, jak nam zostanie. Będę mógł więcej. Dobra, dawaj. Śmiało. Lej.
84, 90. Widzicie, 5 gram nam zostało. Pełna forma. A nie mogę kolejny użyć? Chyba nie. Chyba nam nie pozwolą. Rozumiem, teraz tak. Zróbmy, ukończ zamówienie. To już, zamykamy. Zwykła, chyba nic więcej z tym nie zrobimy. Czy już teraz dają nam pełną swobodę? Znowu jakieś wydarzenie wskoczyło. Okej, okay, tu się fajnie wyciska. A 5 gram, słuchajcie, mam w garnku, to chyba wyliżę to, co? Zjem sobie 5 gram czekolady. Dzieciaki też się już oblizały. Dobra, no to niech się wygrzewa tu ładnie. Już, super. Praca zakończyła. Wyciągamy, no i ładna czekolada, ładna. Czekolada mleczna, migdał 21 gram. I mamy tutaj. Wrzucamy do pakowania. Halo? O, teraz ładnie. Wzór, proste pudełko, standardowo. Cyk. Ile, no. No dawaj, halko. O, teraz działa. Nie, to jest do pudełka po prostu pakuję. Już. Idziemy wysłać, zobaczymy, czy będą zadowoleni z takiego produktu. Mam nadzieję, że tak. Więc firma kurierska Zeppelin Delivery. Zapraszamy. Balonem. Ha. Jeszcze z zębatkami. Tak jest, właśnie o to chodzi. Magia zębatek. A tu jest swoim drogą jakiś fajny kompas. No zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie finalnie. O, leci, leci sterowiec. Zeppelin Delivery. Gdzie jest? No, a tu jest. Zeppelin Delivery zostało zabrane. Więc mam nadzieję, że klient będzie zadowolony z naszego produktu, a my będziemy finalnie mogli się tutaj jeszcze bardziej rozwijać. O, pyk. Porwał, dziękuję. Jak to w środku wygląda? O, sympatycznie. Choć ja bym bardziej na przykład jakiś chwytak, tak jak mają pociągi, miały. No i 100%, nawet troszkę przesadziliśmy z recepturą, ale mamy to. Czy za pyszny kawałek czekolady? No i słuchajcie, to jest koniec, koniec wersji demonstracji. Smutno mi. Smutno mi, bo niestety, dodaję, słuchajcie, klikam do whitelisty. Natomiast smutno mi niesamowicie, bo niestety, niestety, to jest koniec tego spotkania. Ale liczę, bardzo na to liczę, że będziemy mogli, słuchajcie, w przyszłości tutaj jeszcze pograć. Ale tak, zacznijmy sobie jeszcze na chwilę nową grę, bo jeszcze chcę sprawdzić jedną rzecz. A tutaj jeszcze powiem na zakończenie, że ja liczę na to, że w grę będę miał przyjemność pograć w pełnej wersji z dwóch, no może trzech powodów. Pierwszy, no przepraszam, jestem steampunkowcem, więc nie dziwcie się, że ja chcę w tą zagrać. Dwa, zębatki, para, maszyneria, dźwignie, przekładnie. No to jest dla mnie zdecydowanie coś, nad czym trzeba się zastanowić. A trzy, o, tutaj jakieś świat jeszcze będziemy mogli tutaj odkryć. A trzy, słuchajcie, no czekolada. Kto nie lubi czekolady? Ja was bardzo przepraszam. A przy okazji zobaczmy z góry, jak to wygląda. Tu jakiś projektant wnętrz, o proszę. I możemy sobie projektować jeszcze tutaj obecny styl. Styl 1, sufit. Jak widzicie, styl 1 mamy jakiś magazyn. Hala produkcyjna, czyli możemy sobie, będziemy mogli sobie projektować. I na przykład, o, ściany. Do steampunkowego stylu, słuchajcie, najbardziej, wiecie co pasuje? Ja nawet sam tutaj u siebie takie, że mam, to są takie zwykłe cegły, jedynka albo dwójka, to są właśnie takie steampunkowe, faktycznie klimaty, mogę sufit także projektować. No nie, obecny styl raczej nie ma, hala produkcyjna, wieży też mogę projektować, fajnie, czyli na przykład jakieś kostka, no to już dziwnie. Jeszcze mamy, a wgląd tutaj mamy, zakłady, no i nasze pokój, biuro. Więc jak widzicie, jest co, bo jest się przy czym bawić, są jakieś fajne narzędzie do tego. No i tutaj mamy jakąś lunetę. Luneta jest, szkoda, że luneta na przykład nie pozwoli nam nic zrobić. Ale patrzcie, no piękne miasto. Fajnie byłoby, gdybyśmy mogli faktycznie więcej tutaj jeszcze podziałać, pokombinować, potestować. Więc dlatego ja liczę na to, że dojdziemy do... Nie da się niżej. Mam nadzieję, że uda nam się finalnie do pełnej wersji. Patrzcie, tutaj na przykład truskawki będą mogły wylatywać. Weźmiemy sobie na przykład miskę. Sobie wezmę miskę. Podnieś
Tak, i zobaczymy, jak to truskawki nam wypadają, jak to wygląda. Proszę. I co, i truskawki są? O, faktycznie są truskawki. Teraz mogę wziąć inne te rzeczy, czy nie mogę? Na przykład pistacji trochę. No i jak, mamy? Faktycznie wymieszane, słuchajcie, zrobimy wymieszanie jeszcze wszystkich smaków, tak na zakończenie. To są migdały. No i faktycznie nasypuje się coraz więcej tego. Nie ma, że oszukaństwo. I też jest animacja, czy że się sypie. Proszę. I widać, czego jest najwięcej, jeżeli przesadzimy z czymś. To są elementy, nad którymi faktycznie ktoś musiał siedzieć. Kawa. Kawę wsypujemy, słuchajcie. I patrzcie, teraz zasypuje i faktycznie kawy widać, że jest o wiele więcej niż pozostałych. A teraz co jest, Roberto? Robo? Banan. Banana wrzucamy, jak najbardziej. Banana dużo wrzucamy. Widzimy nawet tutaj w tym jest opisane, ile czego wrzuciliśmy. I w tym momencie banana aż 42 gramy jest. I tutaj jeszcze mamy, uwaga, orzechy laskowe. Oj tak. A, czyli już widzę, że Lucy już ujrzała właśnie będzie. Ale tu jeszcze mamy co? Jeszcze dispenser do makadamia. Nie wiem, czym jest makadamia w ogóle. I na samym końcu, słuchajcie, maliny. Maliny. A więc, no, wrzucamy, patrzcie. Przegniemy. Jeszcze potem. I ciekawy jestem, czy się to będzie zmniejszało jakoś. A teraz będzie czekolada. No i dobra, i czekolada będzie na końcu. No i w finale, słuchajcie, ciekawy jestem. Ciekawy, jak to będzie finalnie i ten produkt. Czekoladę i na to załóżmy. Dobrze, chciałem tylko przetestować tutaj, słuchajcie. Jestem ciekaw, jak ten produkt będzie dalej rozwinięty. Na tym etapie gra przyjemna, choć wymaga według mnie kilku szlifów, kilku ulepszeń i liczę na to, że w pełnej wersji ją ujrzymy i będziemy mogli wspólnie testować różnego rodzaju receptury. A jeżeli ten epizod wam przypadł do gustu i chcecie zobaczyć na przykład pełną wersję odsłony Chocolate Factory Simulator, to pamiętajcie o łapkowaniu, polecaniu, komentowaniu. Pozdrawiam was, Staniu. Na razie, hej!